Siema, ja jestem Faga i witam was w drugim materiale z serwera One Life. Jeśli nie wiesz co to za serwer, to odsyłam ciebie do mojego pierwszego odcinka z tego serwera, ponieważ tam wszystko wytłumaczyłem. A teraz przejdźmy do rzeczy. Jak wiecie, po poprzednim odcinku miałem naprawdę fajne itemy, jednakże nie byłbym sobą, gdybym odpuścił dalsze grindowanie. Tak też właśnie na streamie zdobyłem całą zbroję z Netherite'u i to do tego prawdopodobnie jako pierwszy. Wciąż do zrobienia pozostawały mi rzeczy takie jak idealny miecz, łuk czy siekiera. I tym również się zająłem, z wyjątkiem siekiery. W międzyczasie wydarzyła się jednak pewna akcja. Jeden z moich sojuszników, czyli Zaxi, został zaatakowany przez dwóch innych graczy. Ten poprosił mnie o pomoc. Oczywiście nie mogłem mu tego odmówić. Od razu wbiłem na serwer, gdzie po chwili spotkałem właśnie dwójkę, którego zaatakowała. Gdy tylko napisałem im, że jestem sojusznikiem Zaxiego, postanowili mnie zaatakować. Niestety tutaj nie mam nagranego momentu całej walki, ponieważ nie dali mi oni ani sekundy na to, żebym odpalił OBS-a po prostu. Także no ten, dzięki chłopaki. Lecz w skrócie powiem wam, że bardzo szybko się przeliczyli i po chwili oboje zaczęli uciekać. A ja ruszyłem w pogoń za jednym z nich, a konkretnie za Fleshlim. Ku mojemu zdziwieniu Frozu, czyli pod nickiem Kroshi, zamiast spróbować jakkolwiek uratować swojego sojusznika, po prostu go zostawił. Co, by the way, jest bardzo słabym zachowaniem. Nie róbcie tak. Po długiej gonitwie udało mi się w końcu złapać Fleshliego. Jednakże zdecydowałem się go jeszcze nie zabijać, ponieważ wtedy napisał do mnie Frozu, abym wbił do nich na Discorda pogadać z nimi. Rozmowa nie była zbyt długa, a wyglądała ona tak. Siema, no co, lekka kraksa się wydarzyła, rozumiem. Lekka kraksa, można rzecz. Nie, się śmieje tutaj. Nie, słuchaj, mi na wurście się włączyło auto PvP. Serio mówię, przysięgam. Okej. Przysięgam. Baga. To nie moja wina. Stary, mówię ci, klata, totem jest okej. Okay. Tylko żeby ta klata jest zniszczona, nie? A pokażę przynajmniej. Ja cię oddam w razie czego spokojnie, jak będzie słaba straszna. To 4, nie no, ona jest fajna. Tak? Za to będzie spokój, tak? Taki jakby, no. Dobra, niech ci będzie. Masz szczęście po prostu tym razem. Dobrze, dobrze. Latę, którą zyskałem od Fleshliego, dałem Zaxiemu, a potem postanowiłem pomóc mu w ogarnianiu reszty seta oraz kilku innych rzeczy, takich jak perfekcyjny kill-off. Aż w końcu nadszedł dla mnie wielki dzień, ponieważ na serwer dołączył mój największy oraz najlepszy w historii sojusznik, jakim był Demo. Dołączenie Dema na serwer znacznie zwiększyło również moją pewność siebie, ponieważ wiedziałem, iż z takim sojusznikiem nie mam się kogo obawiać. Po tym całym wydarzeniu nie robiłem nic innego poza dalszym ogarnianiem itemów. A później wraz z Demem i Pomerem udaliśmy się na pewne kordy. Były to kordy gracza o niku Gruby Bulwa. I wtedy to wpadliśmy na genialny pomysł. Mianowicie postanowiliśmy sprawić, iż cała jego baza dosłownie zniknęła z mapy. I na tym nasze śmieszkowanie się nie skończyło, ponieważ chwilę później spotkaliśmy się w Netherze z Shogim i razem udaliśmy się do bazy Bononka oraz Kotwełę. Z bazy Bononka postanowiliśmy zabrać sobie kilka rzeczy, a na koniec zalaliśmy wszystko wodą.
Myśleliśmy, że nic więcej się dzisiaj nie wydarzy, jednakże niedługo po zadaniu bazy Bononka Shogi znalazł leśną posiadłość. Także pozostawało nam tylko jedno. Zlutować całość, a następnie spalić całą posiadłość. No, co jak co, ale widoki były naprawdę gorące. I to dosłownie, bo wiecie, ogień i tak dalej. Dobra, to co teraz powiedziałem było tak kurwa głupie. Koniec końców, w obecnym momencie prawdopodobnie nadal jestem najbardziej wystakowanym graczem na całym serwerze. Chwila, czy ja właśnie zabrzmiałem jak typowy egotop? No cóż, demo byłby dumny. O dalszych wydarzeniach z serwera One Life dowiecie się już w kolejnym odcinku. Dzisiaj to na tyle, trzymajcie się. Bye-o.